Proszę spojrzeć, z jaką wielką gracją podjeżdża profesor położenia Wojciech Soborski. Witam serdecznie. Dajemy powoli sygnał do startu. Jak już wspominałem, jest czas 40 sekund na przygotowanie się do startu i na dojechanie do bramki startowej. Gniade, przepiękne konie, z pewnością rasy wielkopolskiej, których się lubuje Wojciech Soborski, jest to naprawdę doświadczony, wspaniały hodowca koni. I rozpoczął przejazd, jak zwykle pokażę, jak to się z gracją powozi zaprzęgiem. Zawsze jest bramka numer 1, przyjechana czysto, zawodnik zbliża się do bramki numer 2. Bramka numer 2 przyjechana również czysto, bramka numer 3 poprawnie. I mamy teraz slalom z przeszkodami takimi małymi, takimi płotkami, żeby urozmaicić ten parkur. Pomaga luzak jak może, przyjechała na 301 przeszkoda tego potrójnego, ta potrójna przeszkoda prawo nawrót, to taki swobodny, żeby nie stresować koni. Druga przeszkoda, drugi nawrót również i w lewo trzeci nawrót, luzak nadrzuca, pomaga. Przyjechałem, jest rzutka. No niestety, zdarza się, ale to dopiero pierwsza. Mamy nadzieję, że tego nie będzie więcej. I zawodnik kontynuuje dalej przejazd do przeszkody numer 7. Przeszkoda numer 7 przyjechała na 300. Zawodnik przejeżdża teraz przeszkodę numer 8. Przyjechana również 300. W prawo na przeszkodę 9. Też bez żadnych komplikacji, bez kłopotów. No i mamy teraz kolejne przeszkody, numer 10, 11 i 12, które są prostymi. Teraz ta przeszkoda, która stwarza troszeczkę problemów, ale okazało się, że poszła gładko z maleńkim problemem, czyli z jedną rzutką dodatkowo doliczamy 5 sekund. Zawodnik przejeżdża przeszkodę 12 i będzie się zbliżał do przeszkody 13, która to jest przeszkodą dosyć trudną, stałą. Ta przeszkoda 12 poszła gładko i zbliżamy się do przeszkody numer 13. Mówiliśmy, że nie przyjechali i nie wolno. Nie, to już nic nie powiemy. Nie, dobrze. Jest ok. Także zawodnik prawidłowo kontynuuje przejazd. Ten kilkoczłonowy element stałej przeszkody, bardzo profesjonalna przeszkoda, tak jak na prawdziwych profesjonalnych zawodach. Zresztą nasze zawody myślę, że są wspaniałe i profesjonalne i przepięknie, już dynamicznie konie poszły w galop. Widać, że będzie chciał widowiskowo zakończyć ten przejazd. Przeszkoda numer 14 z jedną rzutką, oczywiście przy tym dynamicznie zawsze coś się tam może wydarzyć. I zawodnik zbliża się do przeszkody 15 i będzie kończył powolutku przejazd. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zawodnik kończy.